Wiecie, ja też to wybieram trochę tu pomału i na czas. Ze względu na to, że te pieniądze za nimi się zarabią, to... jakiś robotnik idzie w końcu. Naprawdę jest to, uwierzcie mi, duża inwestycja. To pójdziecie mi rozmontować te stare światła papi, czy nie? No, poszedł w końcu. No, mamy runway ahead. Dobrze. Dajcie same, robimy po drugiej części tego niżej pasa. Tutaj dajemy trochę tak. Tu dajemy trochę tak szybciej. Zaraz trochę poustawiamy. Jest na 7. Czy te duże to cię szerokie są? No ja tutaj coś pozostaje, że na 5. A się straciłem 240 tysięcy swoją drogą, no i tak na 5. Jeżeli oni to zbudują, to też chwilę zajmie, ale ja mam więcej tych kontrahentów, no ale mówię, nie potrzebuję, bo i tak. Czasu mam za mało. Czy czasu mam za mało? Czasu mam... ten, muszę wybierać na czas, żeby przedłużyć, bo pieniędzy mi brakuje. Tutaj widzę sobie na oczu przymierza. Chodzi jedno. Tym. Teraz sobie palcem po monitorze jadę, wy tego nie widzicie. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A terminal? Starczy. To tu jest to. Dużo odwrócony w drugą stronę, to będzie na duże samoloty. I to potem jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze raz, dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. Wierzcie mi, nie jest to łatwe liczenie na tych kratkach. Pięć na terminal. Teraz, żeby tylko nie przesunąć ekranu i będzie idealnie. Dobrze, już wszystko widzę. No, tu będzie stało tak. Czyli tyle miejsca mamy na duże kolosy. No to już będą sami średnie. Oczywiście kolosy już od razu na międzynarodówkę idą. Tu będą
Ogólnie tu po części będzie strefa międzynarodowa, a tu jeszcze mam krajowe loty. Też nie wiem. Z jedno pasmo to będzie. W sumie dobrze by było, żeby to trochę było przesunięte w tamtą stronę. Chodzi o tę stację metra. Dobrze, ale to tam będzie stało właśnie w ten sposób. Teraz wybudujemy jeszcze trzeci taki element. Wiecie, ja tutaj też buduję, a zrobię tak tam jeszcze coś pociągi, sklep, to jeszcze naprawdę dużo czasu, ale jak my budujemy tutaj wszystko już w tym tutaj drugim terminalu. Zresztą czemu by nie zrobić? To jest terminal numer 2. Czemu to się tu połączyło? Nie chodzi, bo to mi coś tu nie pasuje. To nie jest, drodzy Państwo, ten sam terminal. Wprowadzę taką jedną pełną. Kratkę podziału. No i teraz tu jest terminal drugi, a tu jest terminal pierwszy. Dobrze, niech też pozostaje. Jeszcze ten terminal drugi zajęcie będzie tu miał jeszcze jeden pas przeciągnięty. No już dobrze, ukryjmy widok. Terminal idzie, to jesteście znowu opóźnieni. Czemu boarding oczywiście? Teraz tutaj czemu? Boarding, a co tu się dzieje, że oni też z tym boardingiem nie nadążą? Nie mam zielonego pojęcia, muszę podpisać umowę ze sklepu. A mało powierzchni. Dobra, tam szybka kawa będzie. Tu jest cały czas aktywna. Tu jest aktywna i tutaj też. Ale tu 246, a tu 2. No dobrze, ale dorabiam. To jest najważniejsze, resztę mnie nie interesuje. I tu oczywiście co? Boarding. Dobra, lecisz. Bez boardingu polecisz. Zapłacisz? Tak, zapłacisz. Lepiej być nieuczciwym dla ludzi w tej grze. Bo i tak płacą mocniej tym podłóciach. Czy oni polecą, czy nie polecą, co mnie tu? To mi coś już wybudowali, a tu? Tu jest tylko wejście. Tu jest też tylko wejście. Nie, nic nie opóźni. Tu jest tylko wyjście i tutaj też jest tylko wyjście. No. W sumie pas może być otwarty, a mały, małych to nie będzie, tylko komercyjny. Czy to się dzieje, że oni się znowu opóźniają? Boarding. Jakim boarding? Nie, nic nie opuść.
Potem mnie linie nie lubią, jak oni się opóźniają. To jest ciekawe, bo to cały czas jest ustawione to na odstęp 80 minut. Na minimum. Już mi pomału linie zaczynają z powrotem robić. Czemu to też jest znowuż opóźnione? Nie rozumiem. Nic nie opóźniamy. No chyba, że medium, no to tam medium to rozumiem. Boarding zakończony, tylko czekałem na rzutań na bagaże. Dobrze, to do to sobie poczekają. Tu coś przyjechało. Na ESA 108. No to do tego, to czemu tu nikogo nie ma? Gdyby to załadował. No tu sobie stoi jakiś chłop i nie wiem. A ten tutaj? Pojazdów bagażowych jest teoretycznie, no okej. Nie, pojazd bagażowy jest niedobór. No 9. Czy to coś jest to z tymi wszystkimi pojazdami? Co, uciekły mi, czy co? Nie, bo tu są... Czemu tu są przydzielone jakieś? Nie, to nic nie będzie. Na razie póki co wynaj. Co, to tu się znowuż mi się połączyło w jeden terminal, to. Czemu się to znowuż nie rozumiem? Nie, no to jest terminal pierwszy. Ten broni. Zielone pojazdy. Wszystkie. Tu mają jeździć. Tam to ja niczego nie potrzebuję. Oprócz budowlańców oczywiście. A tego to mi się takie jajka dzieją. Dobra. Później mi to wszystko. Już takich rzeczy nie powinno być. Co cały czas pojazd bagażowy brak? Skoro brakuje pojazdów bagażowych, no to kupimy. Pojazdy. Kup nowe. Boże, ciężarówka bagażowa, nie wiem, z 5 kupimy. Ze 3 ładowarki taśmowe i tyle. O, samochodów serwisowych brakuje jak. A później. Jeszcze za mało, no to kupię jeszcze te 3 i te. Każde stanowisko miało swój pojazd bagażowy w takim razie. Nic nie opóźnij, bo mnie tu znowuż nie będą mówić. Już. Nie. Nie może tak być. Jak tutaj za drogę? Oj, Jezu, a nie dopiero na takim etapie?
No to będzie sobie szedł terminal. Ile w ogóle ze z ciekawości te ławki miejsca zajmowały? Ławki. Siedzenia. No tu są siedzenia. Łączy tak mało, to tutaj się tyle rzeczy mieści. Nic nie opóźniałem. Wszystko leci planowo. A co ma się dziać, to już się będzie działo. Ode mnie wylatuje i wylatuje planowo. To, że się nie wyrabiają, to nie moja sprawa. Tu mi 7 brakuje. W toaleta. Halus. Tej w tych też. Oczywiście, że nie opóźniamy. To mówiłem kiedyś, że nie zrobię, co to jest Goose Wings. Dobra, to jak tam, to tam. Lądują. To ja tutaj zrobię na Goose Wings. Tworzymy. A to tutaj zamkniemy. I usuniemy. Co jeszcze ciekawego powiem? To będzie sklep. Znaczy restauracja. Mocyk. Jakie to ma na przykład wymagania? Krzesła. 4. I lada do kawiarni. Czyste i skąd ugotowania? No to tak, akurat sam raz to będą mnie. No i tego tu nie będzie, no weź to. A już co mi opóźniać loty, a ja potem się znowu będę męczył z reputacją, tak? Mamy sobie loty opóźniać. Dobra, to jest restauracja, panie, co tu będzie tak? To jest tak. Gdzie są drzwi? Gdzie są drzwi? Małe. To jest ściana. Tu mamy coś takiego. Tutaj mamy po zamrażarce. Na przykład, nie wiem, tu gdzie będzie lada. Nic nie ma później.
Nie, zrobimy to jeszcze fajnie. Jeszcze to na obrót, żebym postawił. A i do tej przekąski. Okej. Może chodźmy, miałem być przez wejście nalutowane. Coś mi to nie wyszło. Tu jest ściana, tu jest ściana, tu są drzwi. Ale nie, żebyście nie marudzili, podwójne drzwi. Czemu oni to znowu chcą opóźniać? No, co tu się dzieje z tym nie tak? A, bo jeszcze cztery krzesła do tego Valentina. Mogę tu zrobić coś. Co się z tym dzieje? Borki. No jak to można być takim po opóźnieniu? Czemu to? Oni są aż tak naprawdę wszystkie po opóźnione te loty. Aż mną już reputacja spada i tyle co jest tej. Kiedy by się zdążyło tak po opóźnieniu, bo ja nawet nie wiem. Jakieś nim średnie się nie opóźniają, tylko te mają, mają wciąż jakiś problem. Są opóźnione, no bo to nie lecą, co? Jeszcze raz wejdźmy w takim razie w tą ekonomię i sprawdźmy. Nie w ekonomię, tylko w operacji, przepraszam. Zadaniowe. No bagażowe cały czas się nie zrobię. Jeszcze ile ich pięć jest aż potrzebne? Ludzi? Woźnych? Czy 83 stanowiska? Obsługa naziemna. Agent obsługi pasażerskiej.
co tutaj się podziało? O, tu się przypisali. Dobra, już teraz wszystko będzie funkcjonować normalnie, bo nie mogę, ja się dziwię, czemu wszystko poopóźnione, jak czy nie dobry prac. Jeszcze więcej dostępnych stanowisk. Dobrze, obsługi na ziemi brakuje. Obsługi naziemnych i pojazdów bagażowych. Jeszcze z 4 możemy kupić. Patronimy za 2 woźnych. Obsługa pasażerska, obsługa naziemna. Serwisant techniczny jakiś. Dobra, jeszcze trochę obsługi naziemnej. Nie tego. Obsługa. Dobra. Nawet już teraz nie wystarcza, a wcześniej wystarczało na samego zielonego pieniądza.